Także Warszawę to Państwo dobrze znają, Pałac Kultury Stalina i Lenina, centrum, czyli że mamy, jesteśmy. Centrum Warszawy, proszę Państwa. Wracamy z Galerii U, ale zapraszamy od razu Państwa nie na Stokłosy, nie na metro Ursynów, bo jak wracamy z Galerii U, to wciąż przypomina nam się ta bieda papieska cała z tej trasy WZ staje nam przed oczami i ta cała miodowa, ale zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok, że to jest kilometrów od 185 do 1444. Zapraszamy Państwa do wielkiego świata ludzi prawosławnych, gdzie Państwo zobaczą cerkwie, gdzie Państwo zobaczą baciuszki. No bo tutaj to macie w Warszawie co? Jest jezioro kłamców i tutaj, proszę Państwa, w tym jeziorze kłamców jest rozdawana odzież, ubrania, jedzenie jest rozdawane. Tu, gdzie jest metro, a dzisiaj ja, proszę Państwa, załatwiłam sobie kartę miejską na dole, jak tam się wchodzi, żeby sobie pojechać na metro Stokłosy. Proszę Państwa, no tutaj kolejki takie i trzy okienka i już się kłócili. Polacy nie dogadają się nigdy. Każdy się pcha, każdy się rozpycha. Proszę Państwa, tutaj nawet widziałam takiego spodnie takie zielone, żołnierskie, z ochrony stał, opierał się żebraczyna, patrzył się w niebo i na komórce coś tam gadał bez końca. No to wiecie Państwo, im się wciąż przypomina ten system komunistyczny, że czy się stoi, czy się leży, to się należy. Przynajmniej, proszę Państwa, było uczciwie, że każdy coś miał, czy się stoi, czy się leży. Natomiast ci wszyscy wierzący strasznie z tegoż Babilonu Wielkiego, wierzący w papieża, żebracy, proszę Państwa, jak usłyszą, że ktoś stoi, to będąc przesądni, myślą, że ten ktoś może żebrze. To więc, proszę Państwa, teraz fala gapienia się, dziad na dziada, gad na gada, żebrak na żebraka, a im wszystkim prostym nędza. Fala opierania się, proszę Państwa, a im wszystkim prostym zewsząd nędza. Kiedy chodząc nopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet maszę urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natknie dźwierzkę, kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. Proszę Państwa, jesteśmy w świecie katolickim, jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, proszę Państwa. I tutaj na 95% Warszawa jest katolicka, o zgrozo dookoła, po hebrajsku jest to Maggor Misabib. Biblia jest tutaj wyrzucana do śmietniczki, sama widziałam, jak stali gedeonici, ewangelicy, rozdawali Nowy Testament, to wszyscy wyrzucali do śmietnika. Nie trzeba brać. Jeżeli Ciebie nie interesuje Pismo Święte, jeżeli Ciebie Słowo Boże nie interesuje, to nie trzeba brać. Trzeba tylko wiedzieć, a może też pojechać do Londynu, do Anglo-Ameryki Białystok, Wam trzeba pojechać, żebyście zobaczyli, jak tam się czyta Pismo Święte, jacy tam są ludzie prawi. Z tym, że to Anglo-Ameryka Białystok jest bardzo daleko stąd, proszę Państwa. Londyn, Anglo-Ameryka, Białystok. 1044 kilometrów, proszę Państwa. A ziemia, ta cała land Anglo-Ameryki, Białystok, zaczyna się już praktycznie od 185 kilometrów wzwyż stąd. Tutaj mamy wciąż ten sam Pałac Kultury Stalina i Lenina jako ten prezent, no bo wiecie Państwo, w tym kontekście sytuacyjnym pobierania, brania, że tutaj właściwie każdy tylko chce coś mieć, coś chce dostać i właściwie aż tak dostać, aż tak bardzo za wszelką cenę, że praktycznie człowiek tutaj się wcale nie liczy, proszę Państwa. Liczy się tylko grosz, żeby mieć, żeby być. Mieć to pieniądze, być tytuły, a to docent, doktor habilitowany, a to to, a to tamto. Oczywiście waszych księży katolickich to też nie omija. Jak ja słucham czasem dla porównania też Radia Maryja, proszę Państwa, to słyszę, że tam te nazwy, tytuły padają bardzo często. I ta profesor, docent habilitowany Krupa,
proszę Państwa, i to, i tamto. Każdy chce być kimś, no ale Jezus powiedział, żeby się nie wywyższać nawet ojcem, żeby nie nazywać tutaj nikogo na ziemi ojciem, ojcem, bo jeden jest ojciec wasz, a wy wszyscy jesteście braćmi. Ani rabbi, ani nauczycielu, a wy wszyscy jesteście braćmi. Natomiast żydokatolicy, bo żydokomuny nie ma, są żydokatolicy, uwielbiają się dzielić. I teraz powiedzieli, że jeżeli Polska będzie tak podzielona, bo się będą dziady wywyższać katolickie w ramach tej mieszanki cygano-żydo-dziadogadów śmietnikowych, to proszę Państwa, którzy też wyrzucają Nowy Testament, Biblię do śmietniczki, no to będzie źle, gdy dom jest podzielony. A Państwo zobaczą, że żebracy tu się, szczególnie warszawscy, nienawidzą, a tego jest bardzo dużo.